Kosa. Kosa! O i ja dostałem kosę! Tam u Malatajak. O, jeszcze mnie ci baguje. O, jaki fajny jesteś. Challenge accepted. Challenge accomplished. Jingle, 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 you will hear my nutsack ring. Any first-person shooter, I am the T-Bag King. Witam wszystkich na moim kanale. Mam nadzieję, że wstępniak, mimo że był dość długi, to się wam podobał. Ja nie chciałem go poobcinać za bardzo, chociaż uwierzcie mi, i tak go skróciłem, no bo wtedy historia, która się tam rozegrała, nie byłaby dla was pełna. No a wy przez to nie mielibyście pełnego obrazu, jak do tego wszystkiego doszło, a jest to dla mnie dość ważne, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o teabagowaniu, co to jest, skąd się wzięło, no i oczywiście dlaczego to robimy. A więc sama nazwa teabag pochodzi z języka angielskiego, od woreczka z herbatą, czyli saszetki, no ale odnosi się także do sposobu jej zaparzania, ponieważ poruszamy tą saszetką w górę i w dół. Niestety, jak do tej pory, ta czynność w grze nie doczekała się jednoznacznego spolszczenia. Inni mówią na to moczeniem wora, parzenie herbatki. Ja osobiście nazywam to wąchanie śledzia, kąsanie bryłki lub lizanie słonego, w zależności oczywiście od mojego nastroju. No ale na pewno zapytacie, co ma wspólnego herbata z lizaniem słonego. Otóż jest to także slang na pewną czynność seksualną, którą oczywiście nie będę tutaj wymieniał, ze względu na to, że moja widownia nie składa się w całości z osób pełnoletnich, no ale po prostu tylko dodam, że celem tej właśnie czynności jest zdominowanie swojego partnera lub jego upokorzenie. I co jest ciekawe, że przejście od świadomego aktu seksualnego do ruchu w grze, jaki wykonujemy, nie zmieniło nic z definicji tej czynności, ponieważ jest to wykorzystywane przez, można już śmiało powiedzieć, pokolenia graczy, żeby pokazać swoją wyższość nad wrogiem, czyli swoją dominację, lub po prostu, aby wroga tym upokorzyć. I do popularyzacji tego przyczyniły się takie gry jak Halo i Counter-Strike, a dopiero później rozprzestrzeniło się to w kodzie oraz w Battlefieldzie, no ale same początki teabagowania, w jakiej grze miały one swoje narodziny, wciąż pozostają tajemnicą dla większości do dziś, no ale jedno jest pewne, nie można za to obwiniać graczy z koda. Wiadomo, teabag jest to też czynność, którą wykonują mężczyźni, stąd też nazwa moczenie wora, no ale biorąc pod uwagę, że jest teraz więcej dziewcząt niż w latach, kiedy te praktyki, czy może sama nazwa powstawała, a które grają w dniu dzisiejszym w FPS i są naprawdę dobre, w mojej opinii są lekko dyskryminowane, ponieważ niestety nie mogą powiedzieć: idę zrobić multibaga. Owszem, mogą to zrobić fizycznie, no ale samej nazwy czynności dla dziewczyn jak do tej pory nikt jeszcze nie wymyślił. Owszem, słyszałem wersje angielskie jak lip stamp, czyli wargowy stempel, czy muffler, po polsku wytłumiacz. No ale może już czas, żeby postarać się o dobrą polską nazwę dla kobiet, jak na przykład wąchanie śledzia czy małżowanie. Co wy na to? Albo zrobimy tak. Dla tego, kto wymyśli najlepszą nazwę, wyślę oryginalny doktak z Battlefield 4, także piszcie swoje propozycje w komentarzach, no ale też proszę, żebyście nie byli zbyt wulgarni. No ale dobra, wracamy do tematu. Teabagowania każdy z nas najprawdopodobniej doświadczył już na własnej skórze na pewnym etapie gry. Czy był ofiarą tej praktyki lub sam komuś dawał swojego śledzia do powąchania. No i oczywiście każdy ma swoje powody, dlaczego daje wrogowi pokąsać swoją bryłkę. Ja swoje dzielę na dwie kategorie. Przyjazny, czyli gdy gram przeciwko znajomym i uda mi się go zabić, to wtedy takie malutkie lizanko słonego zapodaje, no ale nie ma w tym ani krzty złośliwości, po prostu tym pokazuje, że się cieszę, że byłem akurat w tym momencie
lepszy. No i też nie widzę nic zdrożnego, jeśli mój znajomy, z którym długo gram, znamy się i rozmawiamy, mi to zrobi. Wtedy jest po prostu mnóstwo śmiechu. Ale mam też drugi, który jest ewidentnie skierowany na upokorzenie wroga, który albo wyraźnie dał mi się we znaki, albo jego styl gry mi bardzo nie odpowiada, czyli ewidentna kamperka oraz gliczowanie, wtedy jest naprawdę dość długie pompowanie, w zależności od tego, jak bardzo wszedł mi za skórę. No a jeśli przy okazji uda mi się zdobyć jego doktak, to dawanie mu śledzia do powąchania jest podwójną przyjemnością. Zresztą chyba sami przyznacie, że nie ma lepszej zemsty na kamperze, jak poczęstowanie go kosą, a na deser dać mu swoją bryłkę do kąsania. Zdaję sobie też sprawę, że między wami znajdą się zapewne i tacy, którzy takie praktyki uważają za może nieetyczne, dziecinne, albo jak ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu pod jednym z moich filmów, nieprzystające zachowanie dla prograczy. I co więcej, spotkałem się także z wieloma serwerami, na których takie zachowania traktowane są natychmiastowym banem. No ale moja odpowiedź na to jest taka, że ja prograczem nigdy nie byłem i nigdy nie będę, a dzięki takim praktykom luzujemy troszeczkę, spuszczamy tą negatywną emocję, która czasem zbyt bardzo gromadzi się w nas podczas grania. Taki prywatny wentyl, czy może raczej zawór bezpieczeństwa. No a także dzięki temu wcieramy jeszcze troszkę soli w emocjonalne rany przeciwnika, który na to ewidentnie zasłużył. Co zaś do zasad typu T-bug równa się ban na serwerze, dają mi naprawdę dużo do myślenia, ponieważ widocznie właściciel czy admin serwera spotykał się nagminnie z tym zjawiskiem, a z doświadczenia wiem, że T-bugi nie rozdaje się za nic, przynajmniej w moim przypadku, więc albo grają jak przysłowiowe pipy, pokampione po kątach lub snajpią, lub stosują pewne praktyki, które denerwują graczy i nie zawsze są fair. Stąd zapewne wzięły się T-bugi, a następnie właśnie takie zakazy. Owszem, zapewne jakiś odsetek tego rodzaju serwerów jest odstępem od reguły i zapewne takie zasady panują na serwerach, gdzie admin czuje się po prostu wielkim pro-elo, no i takie praktyki traktuje jako szczeniackie zagrywki nieprzystające graczowi MLG, no ale jak już mówiłem wcześniej, ja graczem pro-MLG nie jestem, no jeśli ktoś na T-buga zasługuje, to zawsze może na mnie liczyć. Oczywiście zawsze znajdą się cymbały, którzy robią T-buga bez względu na wszystko, no ale wtedy taka osoba w mojej opinii od początku nie zdawała sobie sprawy, skąd i po co to się robi, a jedynie po prostu bezmyślnie naśladuje zachowania innych graczy, nie mając kompletnie zielonego pojęcia, dlaczego to robi. Moczenie wora ma także inne działanie, nie tylko pokazywanie naszej dominacji czy upokorzenie przeciwnika, ale świetnie sprawuje się jako narzędzie psychologiczne, które rozprasza naszego wroga, który jest zaślepiony chęcią odwetu i w większości przypadków przestaje racjonalnie myśleć, no i zaczyna popełniać błędy, starając się nam jakoś odpłacić, a my na tym tylko korzystamy. Im bardziej ktoś jest tym zdenerwowany, tym łatwiejszy frag dla nas. Kilka osób oczywiście widzi w T-bugowaniu problem i opisuje takie zachowania, jak już wspominałem, jako dziecinne, zbyt obraźliwe. I jest też wiele gier, które te praktyki chcą ukrócić, wprowadzając pewne mechaniki jak szyderstwo czy emotikony, takie na przykład jak wyciągnięta pięść czy gest na przybicie piątki, wszystko po to, żeby gracze się nie obrażali nawzajem. Oraz co najważniejsze, mobilizuje do tępienia takich zachowań, bo daje właśnie możliwość zdobycia podwójnych punktów, gdy zabijemy wroga w momencie wykonywania szyderstwa. Ale mimo tego gracze wciąż praktykują T-bugi w tych grach z wcześniej oczywiście wymienionych powodów. Podsumowując mój materiał, powiem tak, że niezależnie od tego, co zrobią twórcy gry, gracze zawsze znajdą sposób na obrażanie drugiego gracza, bez względu na to, czy są na to powody, czy też ich nie ma i nikt i nic tego nie zmieni. Taka jest nasza ludzka natura i z drugiej strony nie chciałbym, żeby coś się w tym zmieniało, bo żaden okrzyk czy przybicie piątki nie zastąpi nam pomaczania swojego woreczka w czyjejś filiżance. Także mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi wiecie troszkę więcej o tych bugach, skąd się wzięły, jaka jest ich historia, no i oczywiście dlaczego się je robi. Jeśli materiał się Wam podobał, zapraszam oczywiście do polubień, piszcie swoje zdania i opinie w komentarzach, nie zapomnijcie o tym małym konkursie. Ja dziękuję Wam za czas spędzony ze mną, ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym materiale.